Siemanko widzowie, z tej strony Błażej, kanał Nerdowi na TV. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii od Lamera do Trackera w grze Euromandat Simulator. Zaczynamy sobie kolejną już tutaj wycieczkę z zleceniem. Czekajcie, ostatnio coś tam do Hamburga. Chyba dowoziliśmy z tego co pamiętam, nie? Weźmy sobie tu coś następnego. 47 tysięcy prawie uzbierane. No coś tam jednak zarabiam mimo tego zbierania ciągle tych mandatów zakichanych. Dobra, tu coś mamy. Duisburg Ligę, jedziemy. 5 tysięcy za zlecenie? Dobra, takie czyli akurat na odcineczek znowu. Takie ja lubię. Za piątaka. No są idealne. Możemy jechać już, o? Jedziemy? Będzie światła zapalę, bo po ciemku to ja nie widzę. Ślepy rzech jest. Co tu w prawo? Trzeba jechać zaraz znowu gdzieś w wiadę, gdzie oczywiście nic nie widać. Nawet nie spojrzałem, co ja wiozę, ale ciul tam. Gdzie tu się wyjeżdża z tego syfu? Tam jest jakiś wyjazd przed Ryjem po lewej. Tu jest, dobra. Zerknijmy, co my wjedziemy w ogóle, bo oczywiście. Olej napędowy znowu, dawno nie było. A to nic, ważne, że mi 5 koła zapłacą. Już mówię 5, bo jest więcej, ale pewnie znając życie, bez mandatu się nie obejdzie z moim skillem. Dobra, chyba można jechać. Jadymy. Czy my znowu, czy my jedziemy w ogóle DAF-em, czy czymś? Chciałem jechać w prawo? Nie ma świateł żadnych? Co to było za zahamowanie ruskie? Ty już gracio. Chyba w Pokémony. Odejdę, spokój. O, już czerwone światło widzę, ale może się zapali normalne. Tak tam dojadę. Ruszył. Teraz mi się zapali czerwone przed mordą. Uwaga, mandat. Nie, zdążyłem na szczęście. Na szczęście zdążyłem. Prawie, że po barierkach pojechałem tą naczepą. O, wyjeżdżamy już z miejscowościów. Kurde, się zapędziłem, mandat za speeda, zaraz dostanę. Jak nie za światła, to prędkość, kurczę. Co za kretyn. Ty umiesz grać to, jo. Mandaty co odcinek dostawać? 15. Chciałem sobie włączać już tempomat, a tu oczywiście nie, skrzyżowanie. Hamulululi. Halumulmunuli. Hamulululi. Dobra, co on tu wiezie w ogóle? Jadę za tobą, gościu, podążam. Goniacie. Ile kilometrów jeszcze? 200 prawie. Sympatycznie. Gdzie my jesteśmy, że w takim długim tunelu jedziemy? W hamburgerze to się jechało pod łatwą. 3 km jest tunel pod rzeką. Jedziesz i jedziesz, kurczę. Zapali się czerwone, nie ma ciula. Nie patrz. Zdążyłem śmignąć. Już czułem mandat w powietrzu. I już ten. Ja już normalnie mogę jechać teraz? Tak jak. Nie mogę. Już prędkość przekroczyłem, co za kretyn. Dobra, tempomat i jedziemy sobie. Ja to jak na tempomacie i sobie tu ładnie teraz kierownicę i tylko trzymam i sobie jadę. Ach, tu mam jechać w prawo, ale już oczywiście nie, już zapierdzielam, jak taki kurde kiep. Ty umiesz coś grać, o? Jeszcze na YouTube to nagrywać, daj ta spokój, kto by to oglądał. No, co teraz? Gazu mu daj. No, a nie, się szlapujesz jak taki... No,
Jutro za 3 tygodnie dojedziemy. Może będzie jakiś punkt widokowy po drodze, co wątpię. Na punktach widokowych fajnie było, tylko że ciemno na jednym. To w American Trucku chyba ostatnio było, że ciemno było na punkcie widokowym, że dopiero świtać zaczynało. Akurat w ciulowym momencie, kurczę, trafiliśmy. Włókno tam było widać po ciemku. Co jest? A, myślałem, że coś nie tak. Dobra, jest dobrze wszystko. Myślałem, że coś się zepsuło. Mówię, nie słyszę nie słyszę gazowania od ciężarówki, że gaz ciśnie, a to kurde jest limit przekroczony, bo z górki się pcham. O, kamperek jechał fajny. Może mnie kiedyś będzie stać na kamperę za 900 lat. Za 900 lat, dokładnie. Co, nagrywam sobie dzisiaj odcineczek, już kurde, długi weekend się kończy. Długi, kurde, oczywiście w sobotę w pracy byłem, taki to długi weekend. Masakra, mówię wam normalnie. Aha, w lewo będę jechał, to czekaj. Hamuluj, bo przecież jak? Mam się zmieścić. Zdążę na zielonym, czy nie? Mam w lewo jechać? Będzie mandat. Nie było, na szczęście, wydążyłem. Czemu tak dziwnie? To jest to dziwna droga. Chyba w ostatniej chwili zdążyłem przejechać na zielonym. Bo tu się zielone zapaliło mi za tyłkiem. Oczywiście kierunkowskazów używam, jo. Mhm. Ty umiesz grać, jo. Muszę se na kierownicy ustawić gdzieś tu, bo kurczę na... Bo nie mam klawiszy poustawiane. Tak jakbym chciał, bo te z gry są po rumuńsku jakoś, to domyślę. Gdzie mieć? Aha, tu, dobra. Podejrzewam, że tam prosto jakbym pojechał, też byśmy dojechali. Bo tam jest przejazd, widać jakiś? Na tych światłach jakbym prosto poleciał. Zresztą można mapę chyba sprawdzić. Gdzie jest mapka? O losie, dobra, nie chcę mnie się tego zoomować i szukać. Ale tak wygląda, bo tam z prawej jest dojazd. Jakbyśmy prosto jechali, to pewnie byśmy dojechali do tego. Bo to w tym samym kierunku jest teraz jechane. Jedzie tam coś, co w tych usterkach widać głównie oczywiście. Nie no, widać. Ty se tam przyhamuluj. Spaniaczku. Trzeba się przygotować, żeby ten włączyć, ten pomad. Dobra. Ile jeszcze? O, 90 km już tylko. Spokojnie. Easy. Gdzie my jechaliśmy w ogóle? Nie spojrzałem. To teraz to już nieważne. Ważne, że oleja wjedziemy znowu. Za 5000. O, jakiś mostek fajny. Widzę, przed Ryjen. Będzie widok fajny jakiś stąd, czy nie? Czy taki most, bo most to jest po prostu... No, widoków to tu nie ma. Zastawione płotem wszystko. Niestety. Zablokowany jesteś. Gościu, ten, przyspiesz, bo... Doganiam cię. Chyba tak wygląda, że go doganiam. Na cheatach gram przez to.
A co ten? Są mody na jakąś bardziej realistyczną jeszcze grafikę, czy... Bo coś mi się tam kiedyś przewinęło. Bo ta i tak jest spoko, co jest w Eurotrucku, ale... Myślę, że dałoby się chyba jeszcze poprawić. Tylko pytanie, jak będzie ciążyło to na grę, bo ja mam tu na ultra ustawienia. Pytanie, jak to na grę będzie ciążyć, jak ja jadę po chińsku. Nic nie mówicie, ja nie wiem. Że nie tym pasem jadę. Dobrze, że po lewej nic nie jechało, bo by staronowany został. Bo jak zwykle kierunek pamiętałem, żeby włączyć. O, Passat wtedy i jechał, czy co to jechało? Coś jechało. Co to jest, stacja paliwów? Chyba tak. Tak, zaznaczone. I jeszcze spać można tam? Motel jest, czy coś takiego. Dla kierowców. A tu jest drugi za 2 metry. Fajnie, fajnie. Można spać całymi dniami i nocami. A, w lewo będę jechał, bo się zapędziłem, że znowu hamuj. Jadę za tobą autobusu. Co tu jest za droga w ogóle? Jakaś skrypiała. Ciężarówka skacze, jakby jakieś, nie wiadomo jakie wyboje tu były. No jedź tym szlągwą. Czemu ciągnik? Z farminga wiedziesz? Nie, w farmingu nie ma, podobne są. Tu już jeździć, o, po trawniku pojechałeś. Kiepie. Nie wiesz, że za długą przyczepę masz? Pod górkę go doganiam, ja jak puściłem gaz, ciekawe. To niezła moc. Jezny gościu, ale weź, o, weź. Trochę tam wciśnij w tą podłogę, bo naprawdę. Ja nie mam czasu. Tu odcinek chłopie trwa. Będę w lewo jechał? Pewnie o. W lewo, kwa, w lewo. Nic nie jedzie tam na wprostu. Dobra, pewnie jakieś genialne parkowanie będzie jeszcze. Znając życie. O, dzisiaj szybko to zlecenie zeszło, bo nieraz to takie same o tym samym tym. O tym samym dystansie to dłużej schodzą, bo 20 tysięcy razy czerwone światło się zapala po drodze. Do portu znowu, czy co to jest? Dzisiaj ładna droga była. Cały czas jechaliśmy, a nie, kurde, czerwone wieczy. Dobra, uwaga, bo jestem, żem przyjechał. A się zatrzymałem? Misz. Dobra, enter. Ja nie mam enter. Za 90 XP parkowanie, będą jakieś cyrki. Dawaj, robimy. Teraz ja zobaczę to. Tam mam wjechać, tu. Cicho, dam radę, nie kłamcie. Tam w lewo i w lewo i w lewo. Mogę podjeżdżam tam. Nybyfy gry, czy co to jest? Czy nybyfycy, czy NBBC, czy co to jest? Tam gdzieś mam. Tylko ty. Czekajcie, czekajcie. Nie, nie, nie. To trzeba inaczej zrobić. Trzeba sposobom. Bo mam wjechać tam do tyła. Czyli czekajcie, ja muszę tu w lewo wjechać. Pytanie, czy ja nakręcę tak przyczepę. I czy nie gwizdnę w tą, co tu stoi. W tą naczepę. Przyczepę, kurde, znowu. Zresztą jeden ciul, wiadomo o co chodzi. Się czepiacie, kurde, że naczepa czy przyczepa. Co to robi? Jeździ tak samo. Dobra, i teraz ja tu muszę kombosa zrobić, żeby tam do tyłu wjechać, bo to jest tam, tam, tam. Wymyślili sobie, widzi tato? A tu nie ma miejsca. I to jest jakiś problem, pewien. Ale cicho, powinienem dać radę. Delikatnie do tyłu jedziemy. Skręcywaj, nie w tą stronę. Kiepie. No kręć tą klątwą.
No łatwa nie jest miejscówka do wjechania, ale cicho, bo widzę, że ogarnąłem już to prawie. Najgorszy moment to tu przejechać. Kręć w drugą stronę, bo zaraz wyjadę gdzieś na ścianie którejś. No, 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 no. Szybciej nie ma co, bo to wiecie, gdzie się człowiek spieszy, tam się wszystko ścieszy. No czemu? Kuźwa. Jaja jakieś teraz, czy co to ma być? Do tyłu. Klonk rozstala. Teraz jadę już na bank. Trochę za późno skręcać zacząłem tam wtedy. Ale dobrze, że jest tyle miejsca na poprawkę, także spoko. Teraz uwaga, bo jak się tam wkulnę. Chciałem trochę przyspieszyć, nie? Bo przecież do jutra będę tam wjeżdżał. Zamiast hejtujecie za odcinek, że 4 lata parkowania trwają. Już ja was znam. No dziel się jak to się robi. Na ciulni się to pokazało, skoro już jestem ustawiony, żeby wjechać perfekcyjnie. Kiepy. Żeby wyruchwiać mnie? To pokazujecie? Komunikat? Że co, że niby parkować nie umie? To zrób ta to lepiej. I tu komunikaty wyświetlacie, że ja nie, że ja się nie nadaję do parkowania. Gnoje. No i co? Lepiej kto to zrobi? Pięknie. Proszę mi tu łapki pod filmem za profesjonalne parkowanie zostawiać. Także kolejny odcinek za nami. Sobie, o, jeszcze ten muszę nacisnąć cicho. Dawać mi tu pieniądze za was. I moje 3 miliardy expa za to wspaniałe zaparkowanie. No, pieniądze są, expy są, levela nie będzie. O Jezus, jasny. Ale te levele wchodzą teraz już słabo trochę. Dużo paliwa, że służył. Muszę dopłaty z Unii na to sobie załatwić. Dobra, kolejny odcinek serii od Lamera do Trackera w Eurotracku za nami. Także za wspaniałe parkowanie, łapki mile widziane. Pamiętajcie, że wasza aktywność pomaga rozwijać mój kanał. YouTube po prostu uwielbia, jak tam coś robicie pod filmami, albo chociaż udajecie, że robicie. Także dzięki wam za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnych i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.